Cześć, witajcie na kanale Q21. nie ja mam na imię Paweł. Witam Was już w piątym odcinku Q21 Audio News, czyli serii, w której opowiadam Wam o najciekawszych premierach, recenzjach i ciekawostkach ze świata audio. Jak co tydzień, mamy dla Was dzisiaj sporo ciekawych tematów. Tak więc, żeby specjalnie nie przedłużać, przejdźmy od razu do rzeczy. Zacznijmy ten tydzień od nowości, którą już Wam zapowiadałem w jednym audioniusie, a mianowicie o nowej serii od Cyrus Audio XR. Co najważniejsze, seria XR będzie dostępna na polskim rynku na przełomie sierpnia i września, ale my już mamy urządzenia z tej serii, tak więc jeżeli chcecie się umówić na odsłuch lub przyjść podotykać, pooglądać na żywo. Mamy to urządzenie na, u siebie, więc dzwońcie, piszcie śmiało, nawet jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy któregoś Cyrus'a nowego kupić, bo jesteście na przykład fanami marki, możecie przyjść, posłuchać, zdecydować się, no i wtedy cierpliwie albo i niecierpliwie czekać na dostawę. Za dużo nie mogę o tych urządzeniach powiedzieć, bo one dopiero do nas dojechały, więc jeszcze nie miałem okazji się pobawić. Ale wyglądają jak Cyrus, czyli minimalistycznie, ładnie i bardzo estetycznie. W serii XR znajdziemy dwa zmacecze, przedzmacniacz, transport, odtwarzacz cyli oraz dedykowany zasilacz. Cyrus od wielu lat cieszy się naprawdę renomą na naszym rynku i uważamy my osobiście, że to są bardzo fajne urządzenia, tak więc nowa seria na pewno nie zawiedzie. Prawdopodobnie powinniście się spodziewać filmu o nowej serii na naszym kanale, ponieważ jest to ciekawa nowość, więc pewnie zrobimy film. A tymczasem przejdźmy do kolejnego newsa. A kolejnym newsem, tak naprawdę, będą trzy nowości od Shanlinga. Zacznijmy od modelu H5. Shanling H5 to przenośny DACAM, który jest mniejszą i tańszą wersją modelu H7. Jest oparty na dwóch kościach AK4493 SEQ oraz ma m.in. wyjście 4,4 mm i 3,5 mm, czyli jest urządzeniem zbalansowanym. Dodatkowo oferuje takie funkcjonalności jak bluetooth z zeldakiem oraz otwarzanie muzyki z karty microSD. Cena wynosi 1699 zł, ale w tym momencie jest kod rabatowy rabat10, wpisujcie, sprawdzajcie co się pod nim kryje. A i urządzenie oczywiście już jest w pełni dostępne, tak więc jeżeli jesteście zainteresowani lub zdecydowani, no to śmiało, nie trzeba długo czekać, bo to urządzenie jest już w Polsce. Drugą nowością są nowe sławki od Shunlinga, czyli model Sono. Są to IEM-y, które mają dwa dynamiki i jedną armaturę na kanał. Ciekawą opcją są wymienne tuleje, które służą do tego, aby dopasować dźwięk do swoich potrzeb i najważniejsza cena 369 zł, co przy tej funkcjonalności i tej konfiguracji przetworniku zwiastuje tak naprawdę bardzo ciekawą propozycję. Trzecią nowością od Shininga jest model ET3, jest to transport top loader z bluetoothem, zeldakiem oraz dwuzakresowym Wi-Fi. Dodatkowo to urządzenie pozwala na odtwarzanie muzyki po DLNA, bluetoothie, rp 2 oraz pamięci USB. Cena to 3499 zł. Ponownie to urządzenie jest już dostępne w Polsce, więc jeżeli jesteście zainteresowani odsłuchem, wiecie do kogo się zgłosić. Kolejną nowością jest nowa limitowana seria gramofonów od Projecta dla Sonosa. Te gramofony można podłączyć do wielu urządzeń Sonosa, m.in. AMP, 5 i PORT, i dodać dźwięk z winyla do waszego zestawu multiromowego. Tak więc, jeżeli macie zbudowany na przykład system na właśnie głośnikach Sonosa i zawsze chcieliście sobie podłączyć gramofon i sobie słuchać z gramofonu bezprzewodowo w wielu pomieszczeniach, to teraz możecie. Jeżeli chodzi o wersję wykończenia, macie tutaj do wyboru drewnianą albo klasyczną. Drewniana kosztuje 3290, a klasyczna 3050. Tak więc dla miłośników Sonosa zdecydowanie bardzo ciekawa opcja. Pamiętacie, oferta limitowana, tak więc jeżeli chcecie gramofon pod Sonosa, to lepiej się spieście. Teraz porozmawiamy sobie o nowym flagowym amplitunerze od Integry, model DRX84. Jak na flagowy amplituner przystało, macie tutaj dużo ciekawych opcji, m.in. HDR10, Dolby Vision, Bluetooth z atx HD oraz możliwość dostrojenia akustyki. Wbudowany Chromecast oraz obsługa AirPlay'a 2 pozwoli Wam na wygodne streamowanie muzyki z Waszego telefonu z poziomu kanapy, czyli bardzo fajna opcja. A i model DRX84 oferuje konfigurację aż do 7.2.4. Tak naprawdę Integra zawsze oferowała takie rozwiązania, które były bardziej skierowane do bardzo wymagających klientów, ocierających się o takie już profesjonalne zastosowania kinowe. Tak więc jeżeli na ten moment szukacie naprawdę kozackiego ampitunera, takiego nie zadowali Was nawet średnia czy nawet wyższa półka i potrzebujecie takiego urządzenia, które może nawet nazwać profesjonalnym, no to Integra DRX-84 pewnie jest urządzeniem dla Was. Oczywiście doskonale nas znacie i wiecie, że mamy ofertę firmy Integra u siebie jako egzemplarze demonstracyjne, tak więc jeżeli chcecie się umówić, żeby posłuchać, przetestować i zobaczyć, czy jest to coś dla Was, śmiało dzwoncie lub Ostatnią nowością produktową jest nowy wzmacniacz sławkowy od AUNE, czyli model S17 Pro. Jest to w pełni dyskretny, w pełni zbalansowany wzmacniacz sławkowy pracujący w pełnej klasie A, oferujący a 7,5 W mocy przy 32 ohmach. I tak naprawdę, kiedy mówimy o tej mocy przy 32 ohmach, to uwierzcie mi, że ona pozwoli nam wysterowanie 99,9% słuchawek na rynku. Jeżeli podepniecie Suswary lub Abyss 1266, to może, może będzie delikatnie za mało, ale tak naprawdę, jeżeli macie dowolne inne słuchawki z rynku, nawet high-endowe słuchawki za 15-20 tysięcy, to spokojnie ta moc Wam wystarczy, żeby wycisnąć z nich 100%. Ciekawą opcją w tym urządzeniu jest możliwość przełączania się między dwoma ustawieniami prądu spoczynkowego, a dodatkowo na froncie macie duży ekran oraz wyjścia sławkowe XLR 44 oraz 6.3. Tak więc S17 Pro jest urządzeniem bardzo mocnym, bardzo uniwersalnym, jeżeli chodzi o złącza, z ciekawą funkcjonalnością. Tak więc jeżeli szukacie nowego, mocnego zmaczara sławkowego, to zdecydowanie warto się nim zainteresować. Cena wynosi 3299 zł, co nie jest ceną wysoką jak na urządzenie o tych parametrach, oczywiście jest już dostępne do odsłuchu, tak więc serdecznie zapraszamy. Teraz przejdźmy do naszej sekcji przeglądu recenzji, a trochę się ostatnio działo, zacznijmy od Fez Audio Miraceti na łamach portalu stereolife. Tutaj cytując recenzję, Miraceti 300B jest wzmacniaczem, który w swojej kategorii wymiata nawet bardziej niż Silver Luna w segmencie lampowców za rozsądne pieniądze. Większość z Was pewnie kojarzy model Silver Luna jako absolutny wymiatacz w segmencie lamp swojej kategorii cenowej, tak więc czytanie takich zdań o Seti tylko powoduje, że serce rośnie. Wszak Fezauto, już wielokrotnie to mówiłem, to jest polska marka, której naprawdę kibicujemy. Drugą recenzją jest recenzja wzmacniacza Rega Osiris na łamach portalu High Fidelity. Tutaj cytując, widać i słychać, że mamy do czynienia z produktem, za którym stoją ludzie z krwi i kości. Co więcej, słychać, że to ludzie od Analogu. I ja tutaj osobiście mogę potwierdzić ten akapit. Ja byłem w siedzibie firmy Rega, poznałem Roya Gandiego, czyli założyciela oraz szefa. I są to ludzie, którzy są absolutnie zakręcani na punkcie analogu i ludzie, którzy nie uznają kompromisów, jeżeli chodzi o podejście swoją filozofią do dźwięku. Tak więc ja osobiście bardzo Regę lubię. No i po raz ponownie Ozilis też słuchałem tego wzmacniacza, To jest kawał rewelacyjnego urządzenia, tak więc w pełni się z tą recenzją zgadzam. Trzecia recenzja i druga recenzja na łamach portalu High Fidelity to Wiena Acoustics Haydn SE. Tutaj cytując recenzję, dla wszystkich, którzy nie lubią ciepłego grania, a chcą usłyszeć wszystko, co jest w nagraniach bez jasności i jaskrawości, będą strzałem w dziesiątkę. No tak, tutaj model Haydn SE to jest monitor, który ma bardzo, bardzo, bardzo neutralne dźwięki, bardzo dużą wnikliwość nagranie. Tak więc jeżeli jesteście fanami detalu i rozkładania muzyki na czynniki pierwsze, no to Haidn SE to są bardzo, bardzo ciekawe monitory. No i czwarta, ostatnia już recenzja w tym tygodniu to test Regi Planar 1 w AV-test. I tutaj ponownie cytując recenzję, bardzo przystępny cenowo i zarazem zadziwiająco prawidłowo grający gramofon typu plug-and-play. No i pewnie duża część z Was już miała styczność z Planarem 1, ale faktycznie jest to gramofon plug-and-play, czyli wypakowujecie i po prostu gracie, mega muzykalny, mega taki niewymuszony dźwięk i tak naprawdę super wejście w świat gramofonowego analogu. I tutaj mówiąc szczerze, planar 1 jest dla mnie tym, czym powinien być budżetowy gramofon. Czyli bardzo prosty w obsłudze, niepotrzebujący kalibracji i grający po prostu w taki sposób, żeby pokazać, co potrafi analog. Jest to gramofon, który gra po prostu analogowo. On nie oszukuje, on nie próbuje być super detaliczny, super dokładny. To jest gramofon, który brzmi jak gramofon. Na sam koniec tego filmu chciałbym przypomnieć o trwającej promocji do 31 lipca na Regę Audiolaba oraz Feza, o której mówiłem dwa tygodnie temu, więc jeżeli jeszcze się nie załapaliście, a chcecie się załapać, no to macie jeszcze kilka dni. A co do nadchodzących filmów, to już w następną środę mamy mega ciekawą opcję dla Was przygotowaną. Będzie to film o ATC SCM40. Kto wie, ten wie kolumna legenda i moim zdaniem kolumna. Naprawdę bajeczna, i jeżeli ja bym miał opcję, żeby SM-30, mieć więcej o tym w filmie, dowiecie się dlaczego, to nie jest takie proste, że to nie jest tak, że was stać na SM-30, to po prostu je kupujecie. To nie jest takie proste, ale naprawdę jest to kolumna, którą chciałbym mieć w domu, bo no to jest granie po prostu wybitne. Tak więc, jeżeli chcecie obejrzeć film o naprawdę wybitnych kolumnach głośnikowych, no to już w środę o 19 na kanale Q21. I to by było wszystko na to Q21 Audio News, już piąty odcinek za nami, mam nadzieję, że się bawicie równie dobrze co ja, a mi się widzimy już w następnym filmie. Dzięki za oglądanie i na razie chodź.